Żaden SP ani żaden mężczyzna, absolutnie żaden, nigdy cię nie wybierze, dopóki ty nie wybierzesz siebie. Po prostu nie ma takiej siły na tym świecie. Jak już jesteśmy przy tych siłach, to sytuacja wygląda tak, że jesteś wieczną, czystą świadomością, która doświadcza tutaj wszystkiego, czego wybiera. Powiedziałam na początku, nie przeskoczysz tego. Nie ma żadnej techniki, nie ma żadnej magicznej sztuczki, nie ma żadnego zaklęcia, żeby ktokolwiek wybrał ciebie i żeby mieć wspaniałe doświadczenie z drugim człowiekiem, zanim ty nie wybierzesz siebie. Czym jest wybranie siebie, wybranie swojego self? Wybranie siebie to jest przebudzenie się do świadomości, że jesteś czystą świadomością i zrozumienie, że masz tylko tu i teraz. I zrozumienie, że wszystkie historie, które wypływają na powierzchnię Twojego świadomego umysłu, które są wynikiem zaprogramowania Twojej podświadomości, można zwalić na Matrix, natomiast kontynuujesz to tymi wszystkimi TikTokami, tymi wszystkimi nagraniami, scrollowaniem od rana do nocy, pogarszasz sytuację, zamiast wziąć tu i teraz, bo tylko to istnieje, zacząć się relaksować, Przestać zasilać scenariusze i wybrać to, co chcesz. Czyli na przykład, chcę pieniądze, wybieram pieniądze, wybieram, że pieniądze są, wybieram spełnioną, wrażliwą, pełną pasji, miłość i wybieram obfitość zdrowia. Wiem, że to już jest, wybrałam to, manifestacja jest zakończona, ty tego nie manifestujesz, to jest, okej, okay? zawsze było. Jedyne, co stoi na drodze, to Twoje myśli na ten temat. <laughs> myśli o tym, że musi upłynąć czas, którego nie ma, bo jest tylko tu i teraz. Myśli o tym, obserwowanie obrazów na zewnątrz, postrzeganie ich, mówienie o nich, pytanie o, nich, o nie, reagowanie na nie, Wszystko jest już teraz. Co to oznacza? Że możesz się zrelaksować. Co to znaczy zrelaksować się? Zrelaksować się to znaczy przestać opowiadać sobie historię. Gaja, ale jak? Zauważyć, że historie na temat Twojego SP pojawiają się w Twojej głowie, na przykład o tym, że on spotyka się z innymi kobietami albo że patrzy na inne kobiety. Te historie tak naprawdę są o Tobie. Ja rozumiem, że je widziałaś w lustrze. Ja rozumiem, że widziałaś takie historie całe życie. Ja rozumiem, że cały TikTok mówi o tym, że faceci zdradzają. <laughs> Ci Matrixowi tak, ten, ten wymiar 3D, który tutaj jakby kolektywna świadomość, nie ma w ogóle tutaj kogo szukać. Ok? Natomiast istnieją różne wersje różnych osób i różne rzeczywistości. A tak naprawdę to istnieje ich nieskończona ilość. Dlatego możesz mieć wszystko, bo wszystko już jest. Tylko musisz się przebudzić do teraz i przestać opowiedzieć sobie historię. Jak? Obserwując, że je masz i relaksując się. Nie chcę, żebyś ich... Nie chcę, żebyś je analizowała. Nie chcę, żebyś opowiadała o historii, o swoim SP i mówiła do mnie, że... No bo ja odkryłam, że on ma ranę odrzucenia. <laughs> że jest unikający. Że jest negatywne. To. I wszystko inne: style przywiązania, ADHD, biopolar, stany depresyjne, stany lękowe, <laughs> traumy generacyjne, porady randkowe, religijne dogmaty to wszystko to są historia. I według tych historii poruszasz się. Jeżeli chcesz świadomie zmanifestować swoje życie. Musisz przestać opowiadać tę historię. No ale nie ma żadnego ale, wszystko jest historią. Prawdą jest, że jesteś czystą świadomością i wszystko twoje życie, które twoja dusza, twoja świadomość chce doświadczyć, czyli twoje głębokie pragnienia, które czujesz, wiesz, że wiesz, że świetnie byś się w tym odnalazła. Ale to Twoje historie i Twoje reakcje, czyli reagowanie na iluzję, reagowanie na tą nieskończoną ilość historii, nie pozwala Ci być tu i teraz i się zrelaksować. Myślisz sobie, jak mogę się zrelaksować, skoro e, muszę robić, muszę robić technikę, muszę wizualizować, nic już nie musisz, wszystko już jest. Musisz się nauczyć relaksować, bo. bo po to manifestujesz tą relację i po to manifestujesz te pieniądze, żeby być zrelaksowaną. Te pieniądze i ta relacja, którą manifestujesz, ona nie jest na frekwencji braku, ona nie jest na częstotliwości czekania. One nie przyjdą, jak raz zrobisz technikę, a później wrócisz do historii o swoim ADHD. Wszyscy mamy ADHD. Wszyscy mamy rany odrzucenia, bo urodziliśmy się na planecie Ziemia i zapomnieliśmy o tym, kim jesteśmy. Tylko jedni opowiadają tą historię i mają to doświadczenie, a inni już nie opowiadają, tylko się relaksują. Czy możesz to zrozumieć, że twoim zadaniem jest doświadczać, przyjmować, być wdzięczna i się relaksować? Tyle masz zrobić, wszystko inne do ciebie przyjdzie. To jest high vibe. To jest wysoka wibracja, to jest przebudzenie, to jest wybranie siebie. Choose yourself. Choose yourself. Choose self, Not himself. Yourself. I wtedy w tym twoim self są już pragnienia, w tym twoim relaksie, w tej twojej obfitości, w tym twoim przebudzeniu. Twoje pragnienia. Zaczną się rozwijać przed tobą. Zaczną przychodzić do Ciebie w magiczny sposób dużo lepszy, niż ty sobie wymyśliłaś, bo ty Twój umysł jest ograniczony. Twoje self nie jest. Nigdy nie doświadczysz self i tej wibracji, do której Cię tutaj zapraszam, jeżeli się nie zrelaksujesz. Tego konceptu i innych oraz tego, jak się relaksować, jak nie opowiadać historii, jak wchodzić w praktyki obecności. Formuły, co zrobić, kiedy twoje myśli poprzez Twój nawyk atakują cię. Pokazuję Ci w wyzwaniu sensualnie erotyczna. Ok. Link w moim bio. Trwa przed sprzedaż. Nie chcesz tam nie być. Follow tutaj i follow yy, YouTube, bo dopiero się rozkręcamy. W naszym. Relaksowaniu się. No chyba, że chcesz coś robić, ale naprawdę nie musisz. To robienie to kolejny program. To, że coś jest na zewnątrz, Ciebie jest programem. To wszystko to jedna wielka ściemańska.